Luzowanie obostrzeń idzie pełną parą. Restauracje, hotele w końcu mogą przyjmować gości. Otwarte są różne atrakcje turystyczne, a my jesteśmy spragnieni podróżowania. Jak zaplanować wyprawę, żeby była pełna różnorodnych wrażeń? Co wybrać? Gdzie pojechać? Portal Dolny Śląsk Travel.pl zrobi to za nas. Jak to działa? Zaraz Wam wszystko powiemy, ale wcześniej zasięgnijmy języka u samych mieszkańców Wrocławia. Byliśmy w Wałbrzychu, Świdnicy, więc sudety tamte. Okej, i co zwiedzaliście? W Wałbrzychu, no Wałbrzych, Starówkę, Muzeum Porcelany, Muzeum Stara Kopalnia, Książ oczywiście, Świdnicy, Starówka i Kościół Pokoju. Wojsławice. Wojsławice, co tam jest? To jest ogród botaniczny. Arboretum, dokładnie. Arboretum, tak właśnie, arboretum. Byliście tam Państwo? O, kilka razy. Oczywiście Książ, w ogóle Duszniki, wszystkie te tak zwana chyba szóstka Kłodzka, czyli te uzdrowiska. No myślę, że Ślęża jest chyba fajnym wyjściem, nie? Jeżeli chodzi o wypad taki jednodniowy. Na weekend do Ogrodu Japońskiego można się wybrać, na przykład obok Hali Stulecia, tam jest bardzo ładnie, piękny ogród jest. Można też do Muzeum Wodnego się wybrać, na przykład dla dziecka, to jest mega sprawa. To jest Wrocław, a co za Wrocławiem? Za Wrocławiem? Bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Portal dolnośląsk.travel to jest portal, którego inicjatorami są miasto Wrocław i samorząd województwa dolnośląskiego. Na tej stronie mamy ponad 1000 ofert turystycznych, pobytów jednodniowych, kilkudniowych oraz pobytów w atrakcjach turystycznych z terenu Dolnego Śląska. Jeden z tych innowacyjnych elementów tego portalu to jest właśnie to, że są to gotowe pakiety pobytowe, czyli mamy tam pełną ofertę noclegu, wyżywienia, usługi turystycznej, biletu wstępu do obiektów. Tak więc jeżeli ktoś wchodzi na stronę, wybiera sobie miejsce bądź atrakcję turystyczną, która go interesuje, to na tej stronie, na tym portalu kupuje gotowy pakiet. Płaci i tak naprawdę na miejscu ma już zorganizowany pobyt. Jeżeli ma do wykorzystania jeszcze bon turystyczny, płaci również bonem turystycznym, czyli jest to finansowo bardzo, bardzo dobra oferta, a poza tym dzięki temu, że Dolnośląska Organizacja Turystyczna zorganizowała te pakiety, ceny w pakiecie są co najmniej kilkunastu procent niżej, niż gdyby samemu indywidualnie kupować osobno pobyt, nocleg, osobno wyżywienie, osobno na przykład usługę turystyczną. Dla turysty najbardziej właśnie interesujące jest to, że mamy podział i na osobno Wrocław, osobno Dolny Śląsk. Na Wrocław mamy ponad 170 ofert właśnie do zrealizowania w ramach bonu turystycznego plus inne oferty. Przygotowują się w najbliższym czasie kolejne festiwale. Vertigo Summer Jazz Festival, już znany, słynny wrocławski letni jazzowy festiwal, poszerzył się w zeszłym roku o blues na jesień, a w tym roku jeszcze o Vertigo Summer Wipes w czerwcu. Zależy nam na tym, żeby turyści na nowo wrócili do Wrocławia. Pamiętamy, że 2018 rok to ponad 5 milionów turystów z Polski i zagranicy. Liczymy na to, że w miarę szybkim, oczywiście realistycznie osiągalnym czasie uda nam się do tej liczby wrócić, a też ją zwiększyć. Taka jest nasza intencja.